Powiedz, Iza, jak tobie podoba się gala Raffaello? Bardzo mi się podoba. Piękne miejsce, piękna roślinność, te palmy niesamowite, ogrody jak Shiraz, namioty, takie miejsca do siedzenia na powietrzu. Jest bardzo, bardzo przyjemnie. To jest tak miły wieczór. Dawno tak miłego wieczoru nie spędziłam w swoim życiu, naprawdę. Jestem mile oczarowana. Powiedz, widzę, że pijesz drink. Co właśnie, to jest za drink? Takie drinki nam podali w prawdziwym kokosie. Jest to drink Malibu z kokosem. Oczywiście z taką tajską orchideą. Jest naprawdę bardzo smaczny. Ja takie drinki właśnie lubię. Jeżeli już piję, to właśnie coś takiego, co jest smaczne, coś, co jest dobre. Bardzo mi smakuje. A powiedz, jak tobie podoba się właśnie klimat tej imprezy? Po raz który jesteś na gali Raffaello? Na gali Raffaello jestem chyba drugi albo trzeci raz, bo już byłam na Ferrero Rocher. Na gali Raffaello chyba pierwszy raz jestem, ale to jest zupełnie coś podobnego. Przede wszystkim jest piękne miejsce, bo na powietrzu jest przepiękna pogoda. Dzisiaj był upał. Teraz odpoczywamy sobie po prostu w tych ogrodach przepięknych, wilanowskich. Jest to jedno z piękniejszych miejsc w Warszawie. No i jestem szczęśliwa, że tutaj jestem. W ogóle jestem szczęśliwa, że jestem w Warszawie z przyjaciółmi i że spotykam się z tymi ludźmi, z którymi powinnam być, z którymi powinnam się spotykać, z którymi powinnam coś robić, pracować. Powiedz, Iza, co się stało, że ostatnio ciebie praktycznie nie widać na żadnych galach, na żadnych eventach? Co tu z tobą dzieje się tak naprawdę? Dlaczego tak zniknęłaś z dnia na dzień? No nie było mnie, byłam w Międzyzdrojach, byłam w Szczecinie. Jak jestem w Warszawie, to z przyjemnością chodzę. Tam takich rzeczy po prostu nie ma, to jest zupełnie co innego. Nie chodziłam też ze względu na te wszystkie sytuacje, tam wpuszczają, nie wpuszczają, sfingowane, specjalnie przygotowane różne rzeczy, żeby zrobić aferę. Nie, uważam, że to jest zupełnie niepotrzebne, bo ja w tym świecie już jestem od dawna. Wychowałam córkę, aktorkę, sama jestem aktorką. Robię program w tej chwili, Piekielny Motel. Ten Smart Line modowy rentgen też będę robić, tylko kwestia jest sponsorów oczywiście. Prowadzę magazyn Rzetelnym Okiem, to jest tak jak party internetowe, do tego jeszcze gram, no naprawdę, no kto jak nie ja powinna na takich galach bywać i przede wszystkim spotykać ludzi z branży, tak uważam.